W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy o ofiarach utonięć. W tym roku tylko w województwie podlaskim życie straciło już kilkanaście osób. Najczęściej utonięcia, jeżeli patrzymy na statystyki, to są osoby w wieku około 50 lat pod wpływem alkoholu. Tutaj kobiet statystycznie do tych utonięć jest 10 razy mniej. Także kobiety są bardziej ostrożne moim zdaniem i tak rzeczywiście statystyki pokazują. I choć wiele służb i informacji ostrzega, prosi, edukuje i informuje, nadal nad wodą zdarzają się tragedie. Najczęściej dochodzi to na zbiornikach niestrzeżonych, jeziora, rzeki. Jakieś glinianki, sadzawki, tam właśnie dochodzi, tam gdzie nie ma ratowników, bo tych utonięć by było jeszcze więcej, gdyby służby mundurowe ludzi nie ratowali, bo naprawdę co roku to są tysiące, setki tysięcy ludzi uratowanych przez ratowników, przez służby mundurowe. My jako Suwalskie WOP tak samo co roku mamy około tam 30-40 akcji i 50-60 osób uratowanych. Także tylko tutaj na naszym terenie, a w skali kraju to naprawdę są bardzo duże liczby. Najlepszym sposobem na to, by uniknąć nieszczęścia, jest korzystanie z kąpielisk strzeżonych przez wykwalifikowanych ratowników. Bo jeżeli dochodzi do jakiejkolwiek sytuacji zagrożeniowej, no to są profesjonaliści, którzy mogą udzielić takiej osobie pomocy. Mirosław Zajko, ratownik z 40-letnim stażem, powtarza niczym mantrę. Przygotuj się do wejścia do wody. Kiedy osoba nieprzygotowana przede wszystkim do kąpieli wskakuje bezpośrednio po jakimś obfitym posiłku czy po silnym nasłonecznieniu, dochodzi wtedy do tak zwanego wstrząsu termicznego, ale wchodzimy do wody nie znając głębokości dna. Albo wskakujemy do wody, nie znając głębokości dna i tutaj dochodzi również też do urazów kręgosłupa. Często mogą być to sytuacje, które, że tak powiem, kumulują się w całość, jeżeli ktoś, dajmy na to, wypije alkohol czy spożyje jakiś tam inny środek odurzający, no wtedy wiadomo, się włącza ta nieśmiertelność. Myślisz, że więcej może, jest bardziej sprawny i to generalnie może być i skok nieudany, jednocześnie może dojść do wstrząsu termicznego, zachłyśnięcia się wodą, czyli te różne wszystkie sytuacje, które jednorazowo mogą spowodować to, że ktoś może już mieć problem i może tonąć, ale tutaj kumuluje się to wszystko w jedną całość i dochodzi do tragedii. Przed wejściem do wody warto zastosować się do kilku absolutnie podstawowych zasad, które ograniczą ryzyko. Przede wszystkim wchodzimy do wody stopniowo, zamaczając się stopniowo, zaczynając od nóg, moczymy kończyny, wodą nacieramy klatkę piersiową, kark, szyję, głowę, twarz, także pomalutku, bo wiadomo, że naczynia krwionośne są rozszerzone i takie bezpośrednie wtargnięcie szybkie do wody właśnie następuje ten tak zwany wstrząs termiczny. Może, bo to nie jest akurat za każdym razem, że tak jest, ale może nastąpić ten wstrząs termiczny i to już jest sytuacja jest taka, że to jest zatrzymanie akcji serca i tutaj trzeba w sposób profesjonalny już taką osobę ratować, trzeba po prostu robić pośredni masaż serca, czyli całą procedurę reanimacyjną. Ratownik przypomina również o zasadach bezpieczeństwa podczas rejsów pod żaglami, czy spływów kajakowych lub wycieczce łódkami wiosłowymi. Pogoda bywa bardzo dynamiczna, a kamizelka asekuracyjna, popularny kapok, daje nam szansę na przeżycie, szansę na doczekanie pomocy. Do rzadkości nie należą również sytuacje, kiedy ofiarą wody padają osoby próbujące nieść pomocy tonącym. Jak pomóc i nie zapłacić za to własnym życiem? Przede wszystkim tutaj musimy głośno zaalarmować, że coś się dzieje, bo wśród osób, które przybywają, mogą być też osoby przygotowane, mogą być też ratownicy, że tak powiem, na urlopie, czy jacyś lekarze, czy strażacy, czy inne osoby ze służb mundurowych, które potrafią udzielić pierwszej pomocy. Oczywiście nie wskakujemy do wody, nie podajemy ręki, nie próbujemy ratować, jeżeli nie jesteśmy do tego przygotowani. My też ratownicy szkolimy się z posługiwaniem się tak zwanym sprzętem podręcznym, czyli udzielanie pomocy. Oczywiście ratownik jest wtedy dobry, kiedy jest żywy, no bo tak jak się mówi, że tonący brzytwy się chwyta, to rzeczywiście tak jest i taka osoba, jeżeli nas złapie, to po prostu może nas nie wypuścić. Dlatego przedłużamy rękę, wykorzystując cokolwiek, materac, koło dmuchane,
kawał deski, kija i tak dalej, ubranie, ręcznik, a nie może być to w żadnym wypadku jakakolwiek część naszego ciała, ręka, noga i tak dalej, bo osoba, która nas złapie, po prostu może nas nie wypuścić. Następna rzecz to sięgamy po telefon jak najszybciej i wzywamy pomoc. Wykręcając numer ratunkowy nad wodą 601-100-112, tudzież inne numery ratunkowe, które funkcjonują na danym terenie. Warto zapamiętać zarówno Rady Ratownika, jak i te dwa numery 601-100-100 lub 112.